Łucznicy! Strzelać! Piu, piu! Jak to teraz nie dostać strzału? Użyj tarczy! Ale ja nie mam tarczy! To weź moją! O, dzięki! Trzymaj się mnie! Piu! Badung! Piu! Badung! Ej, no co wy? Strzelam do was z łuku! Tak, ale strzały odbijają się od mojej tarczy! O nie! Piu, piu, piu! Badung, badung, badung! Hurra! Szybko, fartuch! Za nimi! O nie! Oni nas zaraz dogonią! Wafel, teraz! Wafel! Wale! Jak ja kocham być jamnikiem! Hurra! Profesor Wafel! Hej, fartuch, spójrz! Już nie naruszam przestrzeni! Hej, czekajcie, chłopaki! Pobawmy się jeszcze raz! Spodoba ci się ta zabawa, Łatko? Na czym ona polega? Tato, wyjaśnisz Łatce? Dobra, ja ci wyjaśnię. Tata jest ośmiornicą i dlatego tak dziwnie gada. My dwie to rybki czy coś tam i kradniemy skarb ośmiornicy i dostarczamy go do rybiego domu. Było jeszcze coś, tato? Dawaj, Łatko! Ale jak się tam przedostać? Spokojnie, ośmiornice nie są zbyt mądre. Patrz! O, leci drost! Płyniemy! Łatko, pomóż! Mów, co mam robić? Pokaż mu swój golankowy taniec! Okej! O, jestem wolna! Hurra! Musimy teraz jakoś wrócić. Niech pomyślę. Patrz, leci kakadu! Hurra! Mówiłam ci, że nie są zbyt mądre. Mój tata przyjechał. Na razie, Blue. Ta Łatko. Ziemia? Proszę bardzo. Uratowałam panią przed utonięciem. Dziękuję, już nie będę wypływać tak daleko. Pa! Musisz nas stąd zabrać. Leć, leć, leć! O, no dobra. Żołnierzu, mów, gdzie się boli. Dostałem w nogę, sierżancie. Czy wszystko gra tam u was z tyłu? Pocisk! Co mam robić? Unik! Przyleciał obok! Bum! Trafił nas! Wcale, że nie, przyleciał obok! O nie, spadamy! Wcale, że nie spadamy! Lecimy w górę! Blue, proszę cię, moglibyśmy spaść! To mój helikopter i nie chcę, żeby się roztrzaskał! Ale my jak się bawimy, to helikopter zawsze spada! Tak jest fajniej! Cóż... w porządku, możemy spaść! Wielkie dzięki, Blue! O nie, spadamy! Uwaga! Pilocie, ty zostań i napraw helikopter. My pójdziemy pieszo. Aha, powodzenia. Dzięki. Co się stało, Blue, kołnierzyk? Gdzie wasi przyjaciele? Oni sobie od nas poszli. Oj, no to przykro. Czy już nas nie lubią? Oczywiście, że was lubią. Musisz wiedzieć, że 12 lat to nie taki łatwy wiek. A to dlaczego? Podajcie mi te łódeczki z kory. Pokażę wam coś. Tylko zróbcie porządną tamę. Były sobie dwa 6-letnie pieski, które dryfowały. Miały spokojne życie i o nic nie musiały się martwić. Potem skończyły 7 lat, potem 8 lat i 9, i 10, 11 i... Bluda tama za chwilę puści! Uwaga! 12! I wyruszyły przeżyć wielką przygodę! Ostrożnie, pieski! Właśnie, ostrożnie, pieski! Nurt niósł je to w jedną, to w drugą stronę! A! Czy one dotrą do celu? Dobre pytanie! Musicie uzbroić się w cierpliwość. Oni na pewno o was nie zapomnieli. Dobrze, pani Matyldo. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.